trzy sukcesy, które przychodzą mi na myśl, to przede wszystkim wzmocnienie transparentności działań w edukacji, czyli otwarte konkursy dla publiczności, te konkursy, w których wybieraliśmy dyrektorki i dyrektorów placówek oświatowych. Kolejna ważna kwestia to rozpoczęcie pracy nad polityką edukacyjną Gdyni. I trzeci ważny wątek, czy kwestia bardzo istotna dla mnie osobiście, to konsultacje, które za moment ruszą, a będą dotyczyły Gdyńskiej Rady Kultury.